Poproszę kolejnego prelegenta, pana Piotra Ruszkowskiego, związanego przede wszystkim z prasą, pana redaktora, można by powiedzieć tutaj, no i ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Forum Lubońskie, natomiast temat referatu to działanie Stowarzyszenia właśnie Kulturalno-Oświatowego Forum Lubońskie im. Augusta Rabiego-Cieszkowskiego w kierunku ochrony spuścizny po Szkole Rolniczej im. Haliny. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Nazywam się Piotr Ruszkowski. Obecnie reprezentuję repozytorium historyczne miasta Luboń. Zostałem poproszony, abym przy okazji 50-lecia Szkoły Haliny i jednocześnie 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Forum Lubońskie. Przepraszam, tutaj jakieś coś mi się pokazało. Już, o. Forum Lubońskie, a także jako współzałożyciel tego Forum Lubońskiego oraz redaktor naczelny Wieści Lubońskich i redaktor wydawnictw książkowych i redaktor wydawnictw, kilka słów powiedział o ochronie spuścizny po Szkole Haliny. Ja będę się posługiwał takimi slajdzikami. Tak, na początku kilka słów może o samej organizacji. Otóż Forum Lubońskie utworzono w 1995 roku. Na patrona wybraliśmy Augusta Hrabiego-Cieszkowskiego. Zajmujemy się głównie ochroną lokalnych dóbr kultury oraz działalnością wydawniczą. Stowarzyszenie Forum Lubońskie założyły osoby związane z Solidarnością, Samorządowym Komitetem Obywatelskim w Luboniu oraz Wieściami Lubońskimi, czyli niezależnym miesięcznikiem mieszkańców. Patron, naukowa, społeczna i polityczna działalność hrabiego Augusta Cieszkowskiego jako wzoru pracy organicznej, a ponadto jego bezpośredni związek z Luboniem zadecydowały o przyjęciu go za patrona Forum Lubońskiego. Jest on dlatego na sztandarze. Działalność wydawnicza jest jedną z dwóch głównych domen Forum Lubońskiego. Przez 25 lat, prawie od początku, stowarzyszenie wydało Wieści Lubońskie, wydawało Wieści Lubońskie. Ten lokalny opiniotwórczy miesięcznik ma w swoim dorobku wiele tematów, także odkrywczych z lokalnej historii miasta. Tak, następnie. Książki wydawane przez Forum Lubońskie są przeważnie monograficznymi opracowaniami. Najbardziej owocnym autorem jest nieoceniany doktor inżynier Stanisław Malepszak. To on bardzo skrupulatnie, docierając do wielu dokumentów, opisał m.in. Szkołę Haliny i związki Augusta Cieszkowskiego z Luboniem, czy wcześniej Żabikowym. To w tym temacie proponujemy głównie Stanisława Malepszaka, właśnie Żabikowo, Dzieje Wsi i Fundacja Augusta Cieszkowskiego oraz wybitny Wielkopolanie, błogosławiony Edmund Bojanowski, hrabia August Cieszkowski w 200. rocznicę urodzin. To jest pozycja pod redaktą profesora Janusza Karwata, a także 200 lat oświaty w Luboniu, gdzie też Szkole Haliny poświęcony jest rozdział. W działalności wydawniczej są też roczniki historyczne Lubonia, które realizują potrzebę zebranych tematycznie bardziej trwałych niż w prasie oraz rozbudowanych opracowań na bazie odkryć dokonywanych m.in. przez Wieści Lubońskie czy innych historyków i regionalistów tutejszych lubońskich. Majątek po Szkole Rolniczej im. Haliny, czyli folwark żabikowski, który był własnością Augusta Cieszkowskiego, mocą testamentu zostaje przekazany przez syna tworzącemu się w 1919 roku Uniwersytetowi Poznańskiemu. Parcelacja i prywatyzacja terenów następuje już od 1929 roku. Dość dokładnie Ten proces opisał Stanisław Malepszak właśnie w książce Żabikowo, dzieje wsi i fundacji Augusta Cieszkowskiego. Sam budynek szkolny przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 19, który stał się mieszkalnym, przeszedł w ręce prywatne około 1951 roku. Podobnie jak dwa sześcioraki usytuowane dalej wzdłuż ulicy, dzisiaj obiekty nie istnieją już. Górne zdjęcie przedstawia stan tego budynku akademickiego z 2004 roku, czyli przed modernizacją, a więc ociepleniem, wymianą okien i otynkowaniem. Natomiast dolne zdjęcie pokazuje stan obecny. Zabudowanie gospodarskie folwarku. W dobie ostatnich przemian ustrojowych, jakie miały miejsce w latach 1989-1990 i utworzenia samorządów gminnych, część terenów folwarku, łącznie z kompleksem zabudowań gospodarskich, stała się własnością miasta Luboń. Z zachowanych wtedy trzech obiektów gospodarstwa tego folwarcznego dziś ostała się jedynie obora, która została sprywatyzowana w latach 90. Jako pierwsza z kompleksu folwarcznego została rozebrana na początku 1995 roku, murowana stodowa z 1880 roku. W części z prawej na zdjęciu widać nowy biurowiec spółki komunalnej Komlub, budowany z białej takiej cegły. Postawiony jest w obrysie północnym dawnej stodoły, czyli w części dawnej stodoły. Od strony podwórza na jednym ze środkowych pilastrów, nad jednym ze środkowych pilastrów, tutaj tą strzałką czerwoną na zdjęciu zaznaczony, umieszczone tarczę herbową wykonaną z piaskowca. Dla jej przysłonięcia w okresie PRL-u właśnie na tym pilastrze wmurowano drabinę głazową na dach. Tarcza o wysokości 46 cm, szerokości 31,5 cm, grubości 8 cm dziś zdobi hol szkoły podstawowej nr 2, zwanej powszechnie Cieszkowianką. Piaskowiec ten nie był właściwym herbem cieszkowskich, czyli dołęga, który ma podkowę z krzyżem kawalerskim i strzałem. Tutaj otwarta korona tak, z 9 pałkami jest oznaką godności hrabiego. Inicjały A, C dotyczą oczywiście Augusta Cieszkowskiego. Natomiast 1880 oznacza rok postawienia murowanej stodoły. No, w pamiątkach rodzinnych ostatniego zarządcy folwarku, Józefa Drajewczaka, znaleźliśmy małą odbitkę z 6,9, nie najlepszej niestety jakości, na której widać stodołę w jej pierwotnym kształcie architektoniczno-użytkowym. I tutaj też strzałką pozwoliliśmy sobie zaznaczyć miejsce, gdzie wmurowana była tarcza herbowa. Apel o ratowanie lubońskich zabytków. To tak, środowisko lokalne osób zatroskanych o zaniedbane budynki związane z polskością, pracą organiczną i wartościowym historycznie terenem Lubonia, czyli folwarkiem Cieszkowskiego, skierowało za pośrednictwem Wieści Lubońskich apel do władz samorządowych o należytą ochronę tych pamiątek po przodkach, czyli naszym lokalnym dziedzictwie kulturowym. Na slajdzie z prawej mamy plan ratunkowy dla tego bodaj najciekawszego kompleksu historycznego w Luboniu. Warto też dodać, wspominał o tym też profesor Karwat, że pokazany na mapce teren to od czasów średniowiecza miejsce, gdzie znajdował się młyn wodny na strumieniu Nikowskim, na mapce oznaczonej literką A. Artefakty ze starych młynów z tego miejsca uratowali m.in. członkowie właśnie Stowarzyszenia Forum Lubońskie. Dom włodarza. Skromny dom zarządcy folwarku wybudowany w 1865 roku w stylu Włosińskiego dworku był miejscem, gdzie spotykały się najważniejsze osoby oraz podejmowano wiele ważkich decyzji w sprawie szkoły i przynależnego jej folwarku. Już. To jest widok domu włodarza wiosną. W 2006 roku były tu jeszcze mieszkania komunalne. Po wyprowadzeniu mieszkańców obiekt stał pusty. Ciągłe przypominanie decydentom o wartości tego miejsca spowodowało, że w 2008 roku do dokumentu Strategia Rozwoju Miasta na lata 2008-2017 wprowadzono nowy zapis dla tego miejsca, cytuję tutaj. Plany uruchomienia sali historycznej z możliwością przekształcenia w Muzeum Historii Miasta w dworku Cieszkowskich, który ma zostać wyremontowany. W ślad za takim zapisem Forum Lubońskie złożyło pisemną propozycję burmistrzowi o chęci przejęcia tego obiektu z przeznaczeniem na Instytut Historii Lubonia. Jednak lokalne ambicje polityczne lubońskich środowisk w Radzie doprowadziły do tego, że wycofano ogłoszony wcześniej przetarg. Obiekt przez kolejne 12 lat zupełnie opuszczony, bez jakichkolwiek zabezpieczeń przed dalszą degradacją. Wiosną tego roku rozebrano, poszerzając jednocześnie parking sąsiadującej spółce miejskiej Komór, która dokładnie 25 lat wcześniej rozebrała stodołę. I tutaj na tym zdjęciu widoczny w oddali biały budynek to właśnie biurowiec spółki postawiony w północnym obrysie dawnej folwarcznej stodoły. Jest nadzieja na odtworzenie. W 2014 roku nowa burmistrz Lubonia, pani Małgorzata Machalska, rozpoczęła od szerokich dyskusji z różnymi środowiskami lokalnymi na temat przyszłości domu włodarza. W połowie 2016 roku współpracujący z Luboniem w kwestii modernizacji tego obiektu Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej przedstawił 3 projekty. Miasto wybrało pokazaną tu koncepcję. Przenikające się bryły, historyczna i współczesna. Tak długo starano się też o dofinansowanie tego projektu z zewnątrz. Udało się to dopiero teraz. Nowy obiekt ma być przeznaczony na cele instytucji kultury, także z przeniesionym tu Urzędem Stanu Cywilnego. Nie zachowa stylu Włosińskiego dworku, ale no, miejmy nadzieję, że jednak będzie przypominał o historii tego miejsca i dobrze służył kolejnym pokoleniom. Pokażmy kilka zdjęć archiwalnych, takich ciekawostek może z żabikowskiego folwarku. To jest ostatni zarządca folwarku, Józef Drajewczak, w swoim biurze, właśnie w domu włodarza. Tutaj też mieszkał razem z rodziną. Obok pieczątka przystawiona na odwrocie jednego ze zdjęć zarząd folwarku Uniw Żabikowo. Tak, jeszcze 2 zdjęcia przedwojenne. Na lewym z czerwca 1939 roku w tle widoczny dom włodarza od strony kuchni. Natomiast przy pniu wierzby syn zarządcy Czesław, który 2 miesiące później został zmobilizowany i walczył w kampanii wrześniowej. Na prawym natomiast mamy staw pamiętający średniowiecze i wodne młyny na strumieniu junikowskim. Natomiast w tle za drzewami widoczne są pola właśnie folwarku w kierunku Świerczewa. Jeszcze kilka sygnałów o promocyjno-edukacyjnej działalności Forum Lubońskiego. W 1998 roku wybraliśmy się do Suchej, miejsca urodzin Augusta Cieszkowskiego, na zdjęciu przed modrzewiowym dworkiem Cieszkowskich. Jesteśmy, tak. Migawka z wnętrza. Stanisław Malepszak, ten w jasnej kurtce, czyni zapiski, które wykorzysta później m.in. w książce o Żabikowie i Cieszkowskim wydanej w następnym roku. Aspekt edukacyjny Forum Lubońskiego. Rajd wielkopolskim szlakiem Augusta Cieszkowskiego dla młodzieży szkolnej zorganizowany został w 2007 roku. Przy tej okazji stowarzyszenie wydało też taki 8-stronicowy okolicznościowy folder. Okładka jego pokazana jest tutaj po stronie lewej na zdjęciu. Natomiast to młodzież w Wierzyńskim Kościele otrzymuje garść informacji o Augustie Cieszkowskim, które z pewnością przydadzą się w konkursie, który na zakończenie był właśnie. Na zakończenie rajdu na boisku przy folwarku Cieszkowskiego, gdzie odbył się konkurs wiedzy o Augustie właśnie Cieszkowskim. No, ten konkurs wygrała, czego można było się spodziewać, Cieszkowianka, czyli szkoła nr 2, która za patrona ma właśnie Augusta Cieszkowskiego. Przepisywanie Ojcze Nasz. Dosyć oryginalnym pomysłem dla uczczenia 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego stało się przepisywanie bodaj największego jego dzieła filozoficznego Ojcze Nasz. W akcji przepisywania wzięło udział 286 osób w wieku od 9 do 86 lat. Projekt trwał przez rok, a 1967 stron oprawiono w 9 tomów. Znajdują się dzisiaj też w szkole podstawowej nr 2. Forum Lubońskie uczestniczy też w wielu wydarzeniach związanych z Augustem Cieszkowskim, Szkołą Rolniczą im. Haliny 3, dawnym folwarkiem Cieszkowskiego. Na wybranych tutaj zdjęciach mamy 140. rocznicę otwarcia Szkoły Haliny, obchody 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy ze sztandarem stowarzyszenia i sztandarem miasta oraz podczas konsultacji władz miasta z twórcami koncepcji, a następnie projektu rewitalizacji domu włodarza. Na zakończenie. W zbiorach członków Forum Lubońskiego jest wiele ciekawych przedmiotów, na przykład w tym temacie wspomniane wcześniej Ojcze Nasz wydane w 1903 roku, czy XIX-wieczny portret olejny profesora Józefa Szakarkiewicza. Omówiony jest w osobnym, krótkim opracowaniu znajdującym się w wydawnictwie książkowym z konferencji. Czy relikty młyna wodnego uratowane w październiku 2006 roku pochodzą z grobli prowadzącej do folwarku Żabikowskiego. Są to na zdjęciach tutaj pokazane końcówki drewnianych grodzi, które przez kilkaset lat zachowały się wbite w glinę podłoża strumienia Junikowskiego. To byłoby tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do lektur książek i artykułów. Polecałbym też wystawę online, którą przygotowałem na tę okoliczność. Prawdopodobnie będzie puszczona w którejś z przerw. Trwa około 17 minut. Dziękuję bardzo za uwagę.